wszystkie komentarze i też pytanie. Jeden komentarz odnosił się do tego, co pan mówił o kwestii odpowiedzialności społecznej instytucji publicznych. My również prowadzimy projekt, o czym Grzegorz wspominał, dotyczący stosowania klauzul społecznych i zielonych zamówień w instytucjach publicznych. Jego wyniki można na stronie monitoring.zz.pl zobaczyć. I my, rozmawiając z przedstawicielami tych instytucji publicznych, widzieliśmy też, jak powstaje ten mechanizm odchodzenia od jakiejkolwiek odpowiedzialności za to, co się dzieje z wykonawcami czy osobami, które realizują zamówienia. My rozmawialiśmy z tymi przedstawicielami instytucji, oni mówią, no jak to, przecież my nie mamy na to wszystko wpływu, to rynek decyduje, bo my organizujemy zamówienie na przykład na opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i co roku firmy płacą coraz niższe stawki. No i właściwie, no to nie jest nasza wina. W tym momencie to są stawki rzędu 4 zł za godzinę i nikt nie jest za to winny, bo przecież rynek tak się wyregulował, to znaczy, że to jest w porządku. No więc tutaj widać, że to odchodzenie od odpowiedzialności postępuje i to w taki sposób, że nikt temu nie jest winny. Wydaje mi się, że to jest jeden z ważnych problemów. Druga kwestia to jest tak odpowiedzialność globalna, bo my oczywiście patrzymy przede wszystkim na rynek polski i oczywiście większość instytucji publicznych działa na rynku lokalnym jak najbardziej. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę łączne działanie, czy łączną skalę zamówień publicznych, to my w trakcie naszego monitoringu sprawdziliśmy kilkaset zamówień na urządzenia komputerowe. Niektóre z nich dotyczyły znowu kilkuset komputerów. To już są ogromne liczby i w ten sposób instytucje publiczne też mogą wpływać na to, w jaki sposób te komputery są produkowane. Są podejmowane działania przez organizacje pozarządowe, na przykład projekt Electronics Watch, który ma działać na tej zasadzie, że skupia instytucje publiczne z całej Europy, żeby one wymuszały na producentach poprawę warunków pracy. To jest właśnie odpowiedź na to, w jaki sposób instytucje publiczne, działając na rynku lokalnym, mogą jednocześnie działać globalnie. Natomiast mam też pytanie do pana redaktora, bo ja się w pełni zgadzam, że instytucje publiczne muszą być odpowiedzialne, tylko powstaje pytanie, w jaki sposób je do tego zmusić, bo czy to powinno być zmuszanie, czy to powinno być bardziej jakieś takie miękkie działanie, czy w którą stronę pana zdaniem powinniśmy pójść z tą debatą, czy z tym działaniem? Dziękuję. Bardzo dziękuję.